proszę zobaczyć. Pozornie proste ćwiczenie, trzeba obrysować tę choinkę, ale patrząc do lustra. Pytanie, po co coś takiego robią studentki Akademii Pedagogiki Specjalnej? No po to, żeby zobaczyć, że rzeczy, zadania, które czasami wydają nam się bardzo proste, mogą być niezwykle skomplikowane. Na przykład dla osób z autyzmem, które mogą inaczej postrzegać świat niż my. I właśnie im poświęcone jest dzisiejsze wydanie programu Pełnosprawni. Uwaga! Super! Co to właściwie jest autyzm? Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym. Czy to jest zaburzenie genetyczne, czy to jest zaburzenie funkcji rozwoju mózgu? Trzeba tak przyjąć, że jest to przyczyna wieloczynnikowa. Wiąże się to z tym, że autyzm może dotyczyć każdej rodziny. Przychodzą tutaj rodzice z różnymi dziećmi, z różnymi objawami autyzmu. I co się dzieje w takiej chwili, kiedy to dziecko trafia do Pani po raz pierwszy? Musi przejść kompleksową diagnozę, czyli musi przyjść do lekarza psychiatry, gdzie ustalamy pewien cykl spotkań. Musi przejść przez konsultacje psychologiczne, ale również przez konsultacje innych terapeutów, pedagoga specjalnego, neurologopedy, terapeuty integracji sensorycznej, neurologa, w zależności co jest potrzebne do postawienia prawidłowej diagnozy. To jest proces, który trwa i to jest zespół specjalistów, który stawia diagnozę. Tam, ekstra! Dzień dobry, witaj Michalina. Będziemy się bawić? Będziemy się bawić? Dobra, Michalina, głowa. Idziemy. Głowa! Głowa! Mamy piłeczki? Na Michalinę. Na Michalinę, na Michalinę, na Michalinę. Do Michaliny wymasujemy teraz te części ciała. Kiedy Michalinie postawiono diagnozę, że jest dzieckiem autystycznym? Ponad pół roku żeśmy w innych placówkach byli, zanim żeśmy trafili tutaj do Krasnala. No i dopiero tutaj, można powiedzieć, że dowiedzieliśmy się, że córka ma autyzm. Michalina jest zaprawiona w bojach, jeśli chodzi o terapię. To już jest trzeci rok terapii. Co ona wniosła do Państwa życia? Czego Michalina się nauczyła? Zanim żeśmy trafili tutaj, to Michalina nie potrafiła podstawowych rzeczy samoobsługowych. Nie potrafiła nawet zwrócić się z jakąś rzeczą do rodzica. Nie słuchała po prostu, niczego nie słuchała, nie interesowały ją zewnętrzne, można powiedzieć, bodźce. A dopiero jak tutaj żeśmy trafili, można powiedzieć, że to wszystko ruszyło z takiego kopyta, gdzie był taki moment, gdzie naprawdę szybko zaczęła reagować na nasze polecenia przede wszystkim, zaczęła się uczyć. Nie mówi jeszcze do tej pory, ale no, mam nadzieję, że to wszystko jednak powoli gdzieś tam ruszy i ta mowa też przyjdzie. Czasami rodzice mówią, że ich dziecko rozwijało się prawidłowo do któregoś roku życia, drugiego, trzeciego, zaczynało mówić i nagle cofało się w rozwoju, odkrywano, że jest to dziecko z autyzmem. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli chodzi o pierwsze objawy, pierwsze symptomy autyzmu, najczęściej rodzice zauważają w okolicach 12 miesiąca życia. Po 12 miesiącu życia rzeczywiście następuje rozwój mowy, już taki celowy rozwój mowy, nazywanie osób, dzielenie się przedmiotami, dzielenie wspólnego pola uwagi. I to jest ten newralgiczny moment, kiedy rodzice zauważają, że dziecko nie patrzy na nie, a czasem nie rozumie poleceń, które mu się daje, które do niego się kieruje. Studentki wyglądają tak, jakby się bawiła, tak naprawdę są to, tak jak Pani mi powiedziała przed chwilką, specjalnego rodzaju testy. Na czym one polegają? Ćwiczenia mające na celu sprawdzenie, czy dziecko wodzi wzrokiem za punktem, czy przekracza wzrokiem linię środkową, czy wyostrza wzrok na dal i na bliż. To są niezwykle ważne umiejętności w procesie czytania, pisania, do podstawowych umiejętności szkolnych. Ćwiczenia, które wykonywałyście, były zaskoczeniem nie tylko dla mnie, również dla Was. Po raz pierwszy coś takiego robiłyście. Czego się nauczyłyście w czasie tych dzisiejszych zajęć? Poznawania świata, tak jak poznają dzieci
dzieci z autyzmem, ale nie tylko z autyzmem, również z innymi zaburzeniami. Na co dzień nie mamy takich możliwości, tak? Nie chodzimy z zawiązanymi oczami, nie mamy sprawne ręce, wszystko możemy zobaczyć, możemy to dotknąć. Natomiast dzisiaj pewne rzeczy nie zostały nam odebrane, ale zostały nam przekształcone troszeczkę, co całkiem zmieniło nasze postrzeganie i myślę, pomoże nam lepiej zrozumieć takie dzieciaki. Studentki miały rozpoznawać zapachy, mając zawiązane oczy, czyli bez tego zmysłu wzroku. Po co w ogóle takie ćwiczenie pani z nimi robi? Wyostrzamy jeden zmysł, co jest bardzo charakterystyczne dla niektórych uczniów, z którymi pracujemy, że mają zaburzenia w przetwarzaniu bodźców zewnętrznych. Mogą być dzieci nadwrażliwe i mogą być dzieci niedowrażliwe czy podwrażliwe. Wiąże się to z tym, że za dużo informacji dociera do mózgu za pomocą tego jednego kanału, albo w drugą stronę za mało informacji dociera. Jeżeli dociera tych informacji za mało, no to będę szukał stymulacji. To jest tak, jak znajdujemy się na mrozie, na bardzo silnym mrozie przez kilka godzin i wracamy do domu i każdy zapach, jaki nas otacza, jest znajomy, miły i jest przyjemny, bo w końcu zaczynamy coś czuć. Tak jak po bardzo długim katarze wszystko jest dla nas przyjemne, nawet te mało przyjemne zapachy, dlatego że zaczynamy coś czuć. I tak też nasze dzieci często szukają stymulacji węchowych, angażując się przy okazji w niepożądane zachowania. O, pyk, pyk. Super. A ta? A ta? O, pięknie, jak ty ładnie patrzysz. W czasie tych zajęć pani mówi takie znamienne słowa, one mi w pamięci utkwiły. Wojtusiu, jak ty pięknie patrzysz. Tak. Czy celem tych zajęć jest nauczenie skupiania uwagi? Tak, dzisiaj między innymi było skupianie uwagi. Stąd były kolorowe bańki, coś czego do tej pory jeszcze nie robiliśmy. Też staramy się wymyślać takie zajęcia, żeby dzieci były zainteresowane, żeby one chętniej chwilę dłużej posiedziały niż zazwyczaj. To jest taka wędrówka po jakimś domu. Tak. Czego dziecko uczy się po takim domu wędrując? Chodziło trochę o naśladowanie, czyli żeby Wojtuś naśladował po mnie pukanie do drzwi. Chodziło też o wskazywanie konkretnych rzeczy, czyli o rozumienie tego, o co ja go proszę. No i oczywiście chodziło o skupienie uwagi, czyli również ten cel został gdzieś osiągnięty. No i to, co najważniejsze, zadanie miało być dla dziecka przyjemne. Wojtuś lubi książeczki i wyglądało, że bardzo mu się podobało to ćwiczenie. Było też takie ćwiczenie, w którym zresztą również wzięłam udział. Było bardzo trudne, z zawiązanymi oczami, z rękawicami bardzo grubymi, trzeba było rozpoznawać różne przedmioty. Czy tak się czuje osoba autystyczna? Tak może się czuć osoba z autyzmem. Nie mamy pewności, w jaki sposób czuje i postrzega świat nasz podopieczny. Takie próby, takie ćwiczenia pozwalają nam czasem zrozumieć dziwne zachowania. Mówimy o stereotypiach w przypadku osób z autyzmem, że dziwnie się zachowują. Machają rękoma w okolicy uszu, w okolicy buzi, dociskają stawy. A one poznają w ten sposób świat? Albo czasem potrzebują takich bodźców. Czasem potrzebują takich bodźców. Jeżeli bardzo słabo czuję swoją dłoń i nie wiem, gdzie ona jest, jak sobie ją docisnę, w końcu ją dopiero czuję. Jeżeli mam taką dłoń, którą bardzo słabo różnicuję przedmioty, to będę starał się badać je bardzo intensywnie, na przykład używał zbyt dużej siły do badania przedmiotów i je po prostu niszczył. Kiedy rodzic tutaj przekazuje w pani ręce dziecko, może się zastanawiać, po co? No te kulki to jeszcze rozumiem, ale te wiązki światła, łóżko wodne, obrazki przesuwające się na ścianie, czemu to wszystko służy? To służy usprawnianiu i polepszaniu funkcjonowania określonych funkcji rozwojowych u dziecka, sfery poznawczej, sfery ruchowej, sfery spostrzegania, sfery zmysłowej, która u naszych dzieciaków z autyzmem jest troszeczkę zaburzona. Tak? Czyli pracując tutaj z dzieckiem z autyzmem, dajemy mu namiastkę tego, co je może spotkać w rzeczywistości, gdy wyjdzie na zewnątrz. A nasze dzieciaki z autyzmem często boją się określonych dźwięków, określonych zapachów, określonych smaków, określonych dźwięków przede wszystkim. Czyli tutaj, kiedy przychodzą, słyszą te różne dźwięki, w różny sposób dotykają przedmiotów, przestają się bać świata?
Pomalutku tak, nad tym pracujemy, na tym polega terapia. Zmierzamy do tego, żeby zminimalizować, może niekoniecznie wyleczyć, tak, w cudzysłowie, bo tego się nie da zrobić na dzień dzisiejszy jeszcze, natomiast zminimalizować, żeby te dzieci coraz bardziej otwarcie mogły funkcjonować. Piękne. Żółw, zagadkowy żółw. Jakie ćwiczenia, które Michalina wykonuje tutaj na terapii, możecie później powtarzać w domu? Czytamy jej, gdzie ona na przykład zapamiętuje. Oczywiście no, innych rzeczy, malowania, różnych tam zabaw manualnych. Rodzic musi dużo pomóc. A czy da się pogodzić pracę zawodową z opieką nad dzieckiem takim jak Michalina? No, nie ma możliwości, powiem szczerze, bo z Michaliną jeździmy w różnych godzinach czasowych tutaj. Michalina uczęszcza do przedszkola integracyjnego, gdzie też muszę ją dowieźć, zawieźć, przywieźć. Dodatkowo w trakcie gdzieś albo po zajęciach, albo w trakcie zajęć przedszkolnych też mamy te dodatkowe rzeczy, prywatnie jeździmy. Także no, cały dzień można powiedzieć, że jest zajęty na jazdę z Michaliną, obsługę Michaliny, także nie ma możliwości. Jak wygląda współpraca właśnie z rodzicami Michaliny? Rodzice Michaliny są nastawieni na współpracę. Jeżeli dostają konkretne wskazówki do pracy z Michaliną, my widzimy, że są faktycznie realizowane w domu. Michalina bardzo, bardzo duże postępy zrobiła przez te 3 lata. Przede wszystkim kontakt, bo kontakt jest najważniejszą rzeczą, czyli relacja z drugą osobą. Michalina zaczyna mówić, coraz więcej słów się pojawia. W momencie, kiedy śpiewa piosenki, to są konkretne wyrazy, konkretny tekst do piosenki, czyli to też jest jakby sukces. Autyzm i całe spektrum autystyczne jest bardzo szerokie. Mamy osoby, które posługują się mową, które mają trudności w rozumieniu komunikatów abstrakcyjnych, mają trudności w funkcjonowaniu w społecznym, w nawiązywaniu znajomości, w podtrzymywaniu znajomości. Natomiast te trudności nie są na tyle duże, żeby musiały iść innym torem edukacji niż szkoła ogólnodostępna. Z drugiej strony spektrum znajdują się osoby z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. W tej grupie osób zaburzenia komunikacji i funkcjonowania społecznego są na tyle duże, że ich edukacja, aby była efektywna, powinna być realizowana w szkolnictwie specjalnym. W jaki sposób najłatwiej złapać kontakt, w cudzysłowie, z dzieckiem z autyzmem? Przede wszystkim nie mówimy popatrz na mnie, Paulina, popatrz na mnie. To jest sztuczny komunikat. Do prawidłowo rozwijającego się dziecka zawsze zwracamy się po imieniu. Paulina, 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 tak? Mimo, że mogła Pani chcieć uniknąć kontaktu wzrokowego ze mną, to, że ja na wysokości moich oczu, na wysokości moich ust pokazałam Pani coś bardzo atrakcyjnego, jest zawsze szansa, jest zawsze nadzieja, że przerzuci Pani chociaż na ułamek sekundy swoją uwagę na mnie i nawiążemy kontakt wzrokowy. Tak? Będziemy dzielić wspólne pole uwagi. I jest to już pretekst do tego, żebyśmy mogły razem współdziałać, żebym mogła się przyjrzeć temu, jak Pani poznaje świat, bawi się i żebym mogła się dołączyć. 3, 2, 1, start! Głowie mi się zakręci. Pierwsza! Chcę Ci pogratulować. Gratuluję, Natalia. Dzięki, że mnie zabrałaś na najwyższą górę świata.